Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Sebastian Wierciak, dzień dobry, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest doktor prawa i magister komparatystyki Bogna Baczyńska, konstytucjonalistka. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zacznijmy od wyjaśnienia, co to jest ta komparatystyka. Komparatystyka to jest taki kierunek studiów, inaczej to się nazywa prawem porównawczym. Tutaj ekspertem jest na przykład profesor Sadurski i to są studia, które trzeba koniecznie zrobić za granicą. Ja studiowałam na Rheinische Friedrich Wilhelms Universität w Bonn. To jest jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie. On jest w tej chwili na 77. miejscu listy szanghajskiej. I tu chodzi o to, żeby dosyć dobrze posługiwać się czy rozumieć systemy prawne innych krajów. Moje wykształcenie tu objęło prawo niemieckie i też prawo francuskie. Dlatego też, kiedy słyszałam na przykład argumenty Zbigniewa Ziobry i jego kolegów, że sędziowie są powoływani za czasów PiS-u w Polsce tak samo jak w Niemczech, no to ogarniał mnie pusty śmiech i gdzie tylko mogłam, starałam się powiedzieć, że to wygląda zupełnie inaczej. A przejdźmy teraz do wyborów. 43-21 to frekwencja na Pomorzu Zachodnim w drugiej turze wyborów. To dobrze, czy to źle o nas świadczy? Przede wszystkim ja myślę, że my bardzo powinniśmy szanować wyborców. Powinniśmy docenić tych, którzy w tą tragicznie niewiosenną pogodę wybrali się do urn i zagłosowali. Więc to jest pierwsza sprawa. Natomiast niewątpliwie jest to frekwencja poniżej oczekiwań. Ja uważam, że ta frekwencja będzie wyższa, ale tu musimy wziąć też pod uwagę, że ta kolejność wyborów została przez Prawo i Sprawiedliwość odwrócona, bo najpierw powinny być wybory samorządowe, a dopiero potem parlamentarne. I te wybory samorządowe zawsze były takim papierkiem lakmusowym. Myśmy mogli przewidywać, jak te parlamentarne wypadną. Natomiast tutaj po pierwsze odwrócono tę kolejność, a po drugie ta kampania parlamentarna była wyjątkowo brutalna, wyjątkowo zacięta i myślę, że ona pochłonęła jakąś znaczną część tej obywatelskiej energii. Czyli po prostu zmęczyły nas te wybory parlamentarne, tak? Zmęczyła nas niestabilność w polityce, zmęczyła nas ta ekstremalna polaryzacja w polityce i zmęczyły nas też te absurdy, jak na przykład, że pan Wąsik i pan Kamiński są posłami mimo prawomocnego wyroku sądu i zakazu pełnienia funkcji publicznych i zapisów konstytucji, że osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne nie mogą być posłami ani senatorami. To skoro już pani zaczęła ten wątek, to dopytam. Dzisiaj Mariusz Kamiński przed komisją wizową się stawi. Nie do końca z własnej woli, ale się stawi. No ja widziałam dzisiaj rano w TVN24 krótką rozmowę z nim, w której on mówił, że on się bardzo cieszy. Bardzo cieszy, bo on będzie tu pewne rzeczy wyjaśniał i opinia społeczna będzie sobie mogła wyrobić sama zdanie na temat jego kryształowego podejścia. A wracając do wyborów samorządowych, czy są jakieś zaskoczenia, jeśli chodzi o naszą lokalną politykę tutaj? Mieliśmy właściwie wszystkie duże miasta poszły w pierwszej turze, że tak powiem kolokwialnie. W drugiej turze już tylko te małe, lokalne miejscowości się biły. Tam kandydaci o fotele burmistrza czy wójta. Widzi pani jakieś zaskoczenia w naszym województwie? Ludzie głosowali na ludzi, czy ludzie głosowali na partię? Ludzie głosowali na ludzi przede wszystkim. To było w pierwszym rzucie, natomiast na partię też. I tutaj nie było jakiegoś chyba wielkiego zaskoczenia, ponieważ i Szczecin, i Zachodniopomorskie jest takim regionem bardzo liberalnym, bardzo wolnościowym, o bardzo takich jasnych wartościach. Także tutaj raczej zaskoczeń nie było. Prezydent Szczecina już wieloletni, z dorobkiem, takim bardzo konkretnym, który poddaje się ocenie, ta wymierność właśnie tej polityki lokalnej. Z kolei sejmik opanowany przez Platformę Obywatelską i tu też nie ma zaskoczeń, bo to
Platforma jest bardzo mocnym graczem i też widać wymierność tych działań Platformy Obywatelskiej. To jest też bardzo cenione. Także... Po tych wyborach parlamentarnych wydawało się, że trzecia droga to jest taka siła polityczna, która może pozmieniać Polskę. Jeszcze marszałek Hołownia na samym początku porywał tłumy wręcz, które oglądały transmisję na YouTubie. Mówiło się o złotych guzikach, trochę to było takie też show, ale coś nie poszło do końca tak, bo ta trzecia droga w wyborach samorządowych nie wygląda już tak kolorowo. Zgadza się. Trzecia droga nieźle wypadła w wyborach parlamentarnych, a marszałek Hołownia zrobił taką bardzo fajną rzecz, bo on spuścił parę z tych sporów politycznych i też takich jakichś absurdalnych zachowań niektórych posłów w Sejmie, blokujących, absolutnie jakichś takich moim zdaniem niedopuszczalnych. I on miał do tego dobre podejście, bo on potraktował to z humorem i z lekkością, jednocześnie nie pozwalał na takie zachowania. Więc on zyskał nagle ogromny kapitał polityczny, który wygląda na to, że utracił, bo jeśli chodzi o te wybory samorządowe, to trzecia droga była właściwie predestynowanym ugrupowaniem ze względu na jej wszechstronność. Ugrupowanie Kosiniaka-Kamysza obstawiało wsie i mniejsze miejscowości. Ugrupowanie Szymona Hołowni miasta. Mhm. Więc wyglądało na to, że powinni zrobić lepszy wynik. Ale nie zrobili. Dlaczego? Wydaje mi się, że w ogromny sposób ugrupowaniu Hołowni i też ugrupowaniu Kosiniaka-Kamysza jednak zaszkodziła sprawa związana z dopuszczalnością aborcji i takie przewlekanie tej sprawy, takie to zostało odebrane jako lekceważenie dla praw kobiet, lekceważenie dla bardzo ważnych postulatów, które w końcu przyczyniły się do spektakularnej klęski PiS-u. Ja uważam, że PiS przegrał między innymi wybory ze względu na swoje podejście do spraw kobiet. Także to bardzo zaszkodziło Szymonowi Hołowni. To jest moje zdanie. Pani jest specjalistką też w tym temacie, prawda? Jeśli chodzi o to, kiedy człowiek jest człowiekiem, które prawo jest, kogo bardziej chroni, kobietę czy dziecko. Więc należy powiedzieć, że prawo rozstrzygnęło tą kwestię, od kiedy jest człowiek. Nie uzurpuje sobie tutaj prawo do decydowania o tym, co mówi o tym medycyna czy religia. Natomiast to zostało przedyskutowane bardzo głęboko i przemyślane przy pierwszej, najistotniejszej międzynarodowej konwencji, która była też pierwszym paktem praw człowieka, a mianowicie Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela ONZ-u w latach 40. Kiedy to nastał świt pokoju po strasznej II wojnie światowej i kiedy okazało się, że prawa człowieka nie mogą być tylko sprawą państwa. One muszą być sprawą wspólnoty międzynarodowej. I ułożono takie zdanie, że każdy człowiek ma prawa od momentu urodzenia. My to nazywamy przyrodzonym. Zresztą jest to stosunkowo nowe tłumaczenie, bo kiedyś funkcjonowało od urodzenia. I ta zasada godności, która decyduje o naszych prawach i wolnościach, zaczyna się od urodzenia człowieka. Co za tym idzie? Prawo do życia ma człowiek, który już przyszedł na świat. To nie oznacza oczywiście, że nie będziemy chronić życia płodu, ale w momencie, kiedy mamy decydować i jest jakaś sytuacja graniczna, życie kobiety, życie płodu, to prawo do życia ma kobieta. To jest bardzo jednoznaczne. Mhm. Chciałbym jeszcze zapytać, nim uciekniemy do internetu, jeszcze na antenie, o ten wyborczy maraton, bo to jest tak, że dopiero parlamentarne stawialiśmy krzyżyki, później pierwsza, druga tura samorządowych stawialiśmy krzyżyki i za chwilę znów będziemy stawiać krzyżyki w ramach wyborów do Europarlamentu. Już niektóre partie nawet w Szczecinie w piątek miały pierwsze konwencje i zaczynały ten maraton przed wyborami.
wyborczy. Dużo tego. Dużo tego i być może właśnie też wyborcy trochę mniej liczni ruszyli do wyborów samorządowych, żeby sobie siły oszczędzić na wybory do Parlamentu Europejskiego. Mamy maraton wyborczy i mamy te ostatnie wybory, czyli wybory do Parlamentu Europejskiego, które moim zdaniem będą bardzo zaciętą walką. Bardzo. I tu będzie też walka na argumenty prawdziwe i argumenty całkowicie w ogóle oderwane od rzeczywistości, ale bardzo nośne. Mam tu na myśli problem z suwerennością. Więc przede wszystkim chcę powiedzieć, że Unia nigdy nikomu nie zabierze suwerenności, ponieważ jest między innymi dlatego, że jest organizacją międzynarodową. Więc my się powinniśmy, jeżeli się boimy o suwerenność, a my Polacy mamy to w naszym DNA, powinniśmy się bać innych państw. I Unia jest takim wspaniałym organizmem, który to jest w koncepcji niemieckiej. Niemcy powiedzieli kiedyś, że w ramach Unii jest wspólne wykonywanie suwerenności. Co to znaczy? Że każde państwo jest silne jeszcze siłą innych państw unijnych. Ja nie wiem, czy pan redaktor pamięta, była kiedyś sprawa z Białorusią, która już dobrych kilka lat temu, która wydaliła polskiego ambasadora w jakiś taki wyjątkowo nieprzyjemny sposób, na co wszystkie państwa unijne zabrały swoich ambasadorów. I konflikt był zupełnie rozwiązany. Tego się Łukaszenka przestraszy. Także tu jest ten, tu myślę, że będą bardzo spektakularne bitwy też o zasady pierwszeństwa, o różne inne takie bardzo charakterystyczne rzeczy. Natomiast no myślę, że ci, którzy są po jasnej stronie mocy, widzą, że Unia Europejska jest naszą siłą i jest też nam podległa, bo my ją współtworzymy. Będziemy ten wątek kontynuować na radioszczecin.pl oraz na naszym radiowym Facebooku, a słuchaczom Radia Szczecin już dziękujemy za uwagę. Dziękuję. I zostajemy z naszymi słuchaczami, którzy podglądają nas na radioszczecin.pl oraz na naszym radiowym Facebooku. Co ciekawe, część tych, którzy się ubiegają o mandat europarlamentarzysty, właśnie deklaruje, że nie wierzy w tą Unię, ale idzie tam po to, żeby nas chronić przed tą Unią, tak? Tak to wygląda. Panie redaktorze, to jest, że nie wierzą, to jest jeszcze, powiedziałabym, małe piwo, ale oni idą do Parlamentu Europejskiego, deklarując się, że oni to rozwalą, że Unia musi być zniszczona, więc Unia Europejska jest taką organizacją międzynarodową, która jest wyjątkowo kochana przez populistów, narodowców, różne takie ugrupowania, których ja nie cenię. Kochana w cudzysłowie. Proszę? Kochana w cudzysłowie. Tak, ale nie kochana, dlatego że ona się staje tym chłopcem do bicia, ona się staje tym kozłem ofiarnym, a jednak nam na co dzień brakuje tej bardzo specjalistycznej wiedzy. No i w momencie, kiedy ktoś mówi, no to zagraża naszej suwerenności, to myślę, że to mobilizuje każdego Polaka. To każdy Polak tutaj jest czujny, jeżeli chodzi o ten temat. No i jeśli się nie wgłębi w tą Unię, jeżeli będzie sobie ten obraz kształtował tylko na podstawie wypowiedzi niektórych liderów partii politycznych, no to będzie miał obraz fałszywy. Te miliardy euro, które płyną teraz do Polski, między innymi z KPO, to dlatego, że Donald Tusk ma tak silny mandat i takie plecy i znajomości w Europie? Donald Tusk jest politykiem wyjątkowym, któremu udało się tak naprawdę wszystko. Jego kariera polityczna jest, no, nie ma drugiej takiej kariery politycznej w naszym kraju. Mnie zawsze rozbawiało to sformułowanie, że on uciekł do Brukseli. No bo czemu na przykład Jarosław Kaczyński nie ucieknie do Brukseli? No bo nie ma szans. Także na pewno jego pozycja bardzo dużo daje, bo proszę pamiętać, to był drugi przewodniczący Rady Europejskiej. Pierwszym był Herman von Rompuy.
W traktacie ustanawiającym konstytucję dla Europy, który nie wszedł w życie, ale który w dużym stopniu został powtórzony przez traktat lizboński, nazywano to stanowisko jeszcze prezydentem Unii Europejskiej i Herman von Rompuy był takim bardzo dyskretnym dyplomatą, takim cichym dyplomatą. Natomiast Donald Tusk tutaj pewne akcenty bardzo wyraźnie postawił, o wiele więcej energii włożył w ten urząd. To nie było takie działanie zachowawcze, podtrzymujące, tylko to było przecieranie nowych ścieżek. Więc Donald Tusk niewątpliwie swoje piętno na Unii Europejskiej odcisnął. Ale oczywiście jest to nie tylko jego dzieło. Tu chciałam przypomnieć, że pierwszy raz Unia Europejska powiedziała, że możemy, my i Węgry możemy się o to starać, dopiero w 1993 roku. Polska od razu po 89 roku zaczęła mówić, że ona chce do tych struktur, natomiast Unia mówiła, nie, wy jesteście słaba gospodarka, problem kultury prawnej czy antykultury prawnej, tej perelowskiej i cały szereg rzeczy. I w końcu, kiedy w 93 na szczycie w Kopenhadze w grudniu 93 powiedziano tak, myślimy o tym, żeby przyjąć Polskę, sformułowano równocześnie kryteria kopenhaskie. Kryteria, które wydawało się, że one takie są tylko na teraz. One zrobiły ogromną karierę i one są stosowane wobec każdego państwa, które do Unii planuje przystąpić. I jednym z tych kryteriów kopenhaskich było demokratyczne państwo prawa, oparte o prawa człowieka, o pluralizm polityczny, o wolność mediów, o prawa mniejszości i tak dalej. I to jest to wszystko, co PiS starło z powierzchni życia publicznego. To jest to, czego nie było. I w momencie, kiedy wygrywa koalicja z 15 października, to te wartości, to te zasady, to te normy prawne systematycznie wracają. Więc przywracanie tego, bo to jeszcze nie jest w całości, nie dokonało się w całości, jest bardzo trudne i bardzo długotrwały proces, tutaj też odgrywają kluczową rolę. Na koniec chciałbym jeszcze zapytać w myśl zasady, że koszula najbliższa ciału. Jesteśmy w publicznym Radiu Szczecin, które nie dostaje pieniędzy w tej chwili z abonamentu. Pan Maciej Świrski, czyli przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, próbuje przelewać te pieniądze na przykład na depozyty sądowe. Sądy tego nie przyjmują. I minister Bartłomiej Sienkiewicz straszy Trybunałem Stanu dla pana Świrskiego. To w ogóle jest prawnie możliwe w tej sytuacji? Ja nie wiem, czy powinniśmy używać słowa straszy. Bo minister Sienkiewicz jest z takiego ugrupowania, które raczej mniej straszy. To jest domena w tej chwili opozycji. Natomiast przy tym, co robi pan Świrski, i przy tym, co zrobił przez ostatnie 8 lat, niewątpliwie on musi stanąć przed Trybunałem Stanu, również przed sądami powszechnymi, ponieważ to jest łamanie konstytucji. Proszę pamiętać, że media publiczne są bardzo ważnym graczem, jeżeli chodzi o realizowanie zasady wolności słowa. To znaczy, pewnie się teraz ktoś słuchaczy może zdziwić. Wolność słowa jest domeną przede wszystkim obywateli, czyli my możemy mówić wszystko, co chcemy, możemy krytykować władzę, nawet bardzo ostro, byle nie obrażać. Tak? Ale władzę, można powiedzieć, że władza jest głupia. Tak? Można tu użyć dosadnych słów. Natomiast wolności słowa jest też komponent prawa do bycia poinformowanym. I to jest rzetelna informacja jest domeną, czy musi być domeną mediów publicznych. I w tej chwili blokowanie tego przez chociażby odmawianie finansowania jest uderzeniem w konstytucyjną metanormę, jedną z najważniejszych zasad, fundamentalną, jeżeli chodzi o demokrację i państwo, czyli w zasady wolności słowa. Trybunał Stanu bezwzględnie. Dziękuję pięknie. Moim i państwa gościem w Radiu Szczecin w rozmowach pod krawatem była doktor prawa i magister komparatystyki Bogna Baczyńska, konstytucjonalistka. Dziękuję.
Dziękuję. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.